Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Tak uczy nas Psalm 121, werset 1. Tak mi dopomóż Bóg. To jest taka trochę bluźniercza formuła powtarzana w świecie jako pewnego rodzaju listek figowy zasłaniający fałszywe i kłamliwe wypowiedzi. Tak mi dopomóż Bóg. Tak kończy się formuła zaprzysiężenia polityków i urzędników państwowych w jednym z zachodnich krajów. Dodatek ten jest jednak dobrowolny i może zostać pominięty. W przeszłości wypowiedzenie tego ostatniego zdania było czymś oczywistym. Dziś wielu postrzega to jedynie jako opcję. W pluralistycznym społeczeństwie wielu polityków nie postrzega już prośby o pomoc Boga jako konieczności. Człowiek stał się bezbożny, to znaczy żyje bez Boga. Nie potrzebuje już Bożej pomocy, jak się uważa, nie jest ona potrzebna. Mówiąc wprost, ignoruje się Boga. Autor tej wypowiedzi z psalmu, którą czytałem, oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię, jak czytaliśmy z psalmu 121,1. To jest całkiem inny przypadek. Autor dzisiejszych słów, tych słów, które przeczytałem z Biblii, ma inne doświadczenia. On głęboko czuje, że potrzebuje pomocy i szuka jej we właściwym miejscu. Moja pomoc jest od Pana. Tym adresatem nie jest byle kto, ale Pan, który stworzył niebo i ziemię. Jak wiemy z 1 rozdziału listu do Hebrajczyków, z 8 do 10 wersetu, tym Jahwe, który stworzył niebo i ziemię, jest osobiście Pan Jezus Chrystus. Tym adresatem jest Pan Jezus Chrystus, Jahwe, Jehowa Bóg. Z tym Jehową Bogiem, z tym Jahwe Bogiem, ten człowiek, który napisał te słowa z psalmu, utrzymuje osobistą relację wiary, a to naprawdę robi ogromną różnicę, bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem zbliża się do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają, jak uczy nas Hebrajczyków 11 rozdział 6 werset. Tak, Bóg nagradza tych, którzy Go szukają i wierzą w Niego. Dotyczy to zarówno zwykłych ludzi, jak i wysoko postawionych polityków. Biblia mówi również jasno, że pewnego dnia gniew Boży objawi się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzkiej, jak informuje nas Rzymian 1 rozdział, 18 werset. W każdym razie cieszę się i jestem wdzięczny, że mogę codziennie prosić o pomoc Stwórcę, który stał się moim Zbawicielem i Panem. Dzięki temu mogę spokojnie i odważnie stawiać czoła wyzwaniom życia. Tak mi dopomóż Bóg.